Zaczynamy. Idealnie się wszystko zgrało czasowo. Mamy pojedynek, oczywiście numer jeden dzisiaj z udziałem Polaka. Będzie jeszcze potem drugi. Grupa C, pięknie pokazana po prawej stronie. Sytuacja Polaka bardzo optymistyczna. Miejsce trzecie aktualnie. 4 wygrane, 1 przegrana. No i właśnie fajnie by było, gdyby pokonał Marinlorda, bo prawdopodobnie strąciłby go w tym samym na trzecie miejsce. No i oby tak dalej. No jeżeli będzie pierwszy, drugi, to będzie w drabince wygranych w playoffach. Jeżeli pozostanie na trzecim, czwartym, to będzie też w playoffach, ale w drabince przegranych. Czyli no już wtedy nie ma drugiej szansy, jeżeli by przegrał jakieś starcie. O! No i Marinlord, czyli Alexis Auzebio z Francji, z drużyny Cup. Zaczyna od ukrytych koszarów niedaleko bazy Piotra. Piotr barykada, bez zwiadu na razie. No i zobaczymy, czy się tutaj coś dobrego odbędzie. Czy to będzie soczysty kebab z ekstra wołowiną, z tego co widzę. Ja cię. Humus jest spoko, zamiast masła stosuję. O proszę, pita jest do humusu. Aha, pita jest do humusu, takie rzeczy. Bardzo dziękuję za donata żywieniowego od bliźniaka. Ale tak duże jest to, że nie wiem, czy tutaj nie będę potrzebował... Może ten... Rodzinie coś przekaże, nie wiem, bo ja tego wszystkiego to nie wprowadzę chyba sam, ale... Chociaż w sumie noc jeszcze młoda. Noc jeszcze młoda. Tak, a my zobaczmy, jakie będą plany Piotra. Póki co fabryka się kończy i ekspansja. No to zrobili dokładnie to samo do tej pory, z tą różnicą, że Spirit idzie w Heliona, Marinlord w Tech Laba, czyli raczej szybki cyklon. No i tutaj właśnie te proxy, które no może zaskoczyć. I to zaskoczyć negatywnie, bo ma też SCV-kę Marinlord. Czy będzie szybka reakcja? Soul, na razie nie wygląda to źle, aczkolwiek niestety Reapera stracił. Szkoda, trochę wolno, trochę późno zareagował i dlatego nie wygląda to tak pięknie. No dobra, zobaczmy. Ekspansja kontynuowana teraz. No są straty właśnie na tej ekspansji, bo to opóźnienie to na tym poziomie ma znaczenie. Ciekawi mnie, czy Marinlord będzie teraz jakoś... No tak, no już jak widzimy, wymienia te Reapery. Kurczę, 4 SCV już rozwalił, 5! Jak on tyle tego rozwalił, jak Spirit przecież był czujny, czuwał. Aj, o nie, jeszcze budowniczy w naturalu. O, najgorzej. Oj, powiem wam, że to tragiczny początek niestety dla Polaka. Bardzo dużo potracił, jeszcze ma spóźnioną tą drugą bazę tym samym. O, jeszcze Marinlord robi ulepszenie do cyklonów, rzadkie ulepszenie. Aj, aj, aj. No spokojnie, po rozgrywce, chociaż wolałbym już, wiadomo, ale to wygląda pięknie. No, kebab zawsze praktycznie wygląda pięknie. Kaizy Gaming Spirit w opałach. Oczywiście, no nawet jeżeli przegra to starcie Polak, to raczej powinien awansować z fazy grupowej. O, podwójne cyklony gra Marinlord, to naprawdę osobliwa taktyka. Czegoś takiego się raczej nie stosuje. Dla ciebie wszystko do 50 zł. Tam w ogóle są cały czas koszary Marinlorda. One nie bez powodu tam wiszą, bo one za chwileczkę zapewnią wizję cyklonom i dlatego Marinlord będzie mógł pod rampę nawet atakować. Ewentualnie kontratakować, jeżeli by się skusił na atak Spirit, no to wtedy w kontrze też bardzo niebezpieczne byłyby te oddziały Marinlorda. No, będzie ciężko, będzie. No nadal jest 8 SCV różnicy, 7. Chociaż ogólny limit podobny. Ale bardzo mnie zastanawia właśnie, czy te cyklony to będzie dobry strzał, czy niedobry strzał, bo jednak czasami to są... No po prostu, no, rozczarowujące. Niby masz jednostki, które kosztują, no, ile? 150 minerałów, 100 gazu, sztuka. A potem one nic nie robią. Po prostu bardzo szybko giną. Jakby tutaj na przykład pod rampę próbował... Ale on bez skana pod tę rampę nie będzie próbował wjeżdżać. Nie wierzę, żeby tak na oślep... Myślę, że nawet może nie próbować tej rampy zdobywać, bo i tak celem
numer jeden dla Francuza teraz jest rozwój. O, i mamy też co kolejną ciekawą rzecz, mianowicie Mecha zagra. Znaczy, w sumie to już z tych cyklonów może coś wynikało, ale to nie była taka pewność, że Mech będzie. Kurde. Command Center budowany przez Polaka. Kurczę, no wszystko jest późniejsze, wszystko jest słabsze, ale jeżeli dobrze uderzy, to kto wie? Ojej, ten jeden cyklon, bidulek namierzony przez trzy inne i to jeszcze z ulepszeniami. No nie miał szans. Wyrzucił jedną rakietę i poległ. No teraz się akurat... O, wow, ja myślałem, że ten Cishang walnie i jeszcze dwa cyklony padną. No to już nie tak... No nie, to nie jest przyjemna sprawa. On za chwilę może znowu spróbować rozwalić Cishanka i to jest problem dla Piotra. Problem z samym zajęciem trzeciej bazy. Na rywal już dawno je ma, nawet ma gazy w tej trzeciej swojej. Kolejny skan w jednej i drugiej bazie. Przelatuje Orbital, Spirit. Spirit ma, lekko mówiąc, pod górkę. W założeniu StarCraftowym obecnym, no to jeżeli gramy teraz na Terrana na wysokim poziomie, to żeby skontrolować wrogiego mecha, trzeba mieć szybciej bazy, więcej wydobycia, większą gospodarkę, no wszystkiego generalnie więcej i... No czasami też można niby mobilnością ograć tego gracza grającego mecha, ale to już od niego zależy, czy się dobrze będzie rozdzielać. Natomiast tutaj, no... Prawdę mówiąc, Soul powinien już zakładać czwartą bazę, szybko robić kolejne jakieś starporty i dominować powietrze, a tutaj to daleka, daleka droga do w ogóle zbudowania jakiejś formy kontry, a to czy ta kontra zadziała, to jeszcze jest inna sprawa, no na razie to źle, po prostu bardzo źle. A taką w sumie nietrudną taktykę zrobił Marine Lord, no ale właśnie siła polegała na zaskoczeniu. Gdyby nie stracił wtedy tego jednego Reapera, no byłoby inaczej. Okej, Marine Lord. Jak na razie oczywiście dodaję fabryki. Polak tak szukam, patrzę, ale... Nawet nie wiem, czy on do końca wie. Ale nie, no chyba już wie, że walczy na mecha bez jaj. Mam nadzieję. Ale nawet jeżeli wie, no to... On nie robi do końca odpowiedzi na tego mecha. Także pierwsza mapa to będzie wyczyn. Wyczynem będzie jej wygranie. No teraz dobrze, jakby się udało na przykład te cyklony jakoś ładnie złapać, zaczepić z dwóch stron na przykład. O! Zagapił się na momencik Marine Lord. Ale wyklika ładnie Marudera. Comebacki się zdarzają, zwłaszcza w TVT też. Znaczy, może nie, że zwłaszcza w TVT się zdarzają powroty, ale nie takie rzeczy się działy. Nie no, dobra, można chyba stwierdzić, że Spirit jednak jest zorientowany, bo robi potrójne marudery. Normalnie się maruderów nie robi, jeżeli rywal nie gra mecha, tylko gra zwykłą piechotę, bo to się po prostu maruderów nie opłaca względem Mariny. Dobrze. Czwartą bazę niestety szybciej zajmuje Marine Lord. No może będąc w plecy, tak trzeba grać jak... Jak właśnie Polak. Wtedy no trzeba tą mobilność właśnie pokazać, tą szybkość rotowania albo desantowania się między różnymi miejscami. No na razie ciężko będzie to zaprezentować, jak cyklony rozwalają mediwaki i w ogóle cały oddział został sprzątnięty. Tory zaczyna dodawać Marine Lord.
6 helionów. No to jest niebezpieczne dalej. O nie, no tu nie ma nic. O mój Boże. No to przykra sprawa. Było źle, jest jeszcze gorzej. Jeszcze w dodatku niezbyt szybko Polak reaguje, a miał sensor towera. Tak, tak, tak. To jest w dalszym ciągu trudny. 20 czołgów i się zabiera za ich dezaktywowanie. No, szanuję. Jakby się zabrał mniej więcej z taką siekierką jednoręczną za jakieś drzewo, co ma 150 lat i przekrój 3 metry. No, powodzenia. No, ale zabrał się. Nie no, niestety, no nie ma perspektywy. Wszystko idzie po myśli Marine Lorda, nawet już ma 2-2 ulepszenia Francuz. Tutaj jakby teraz się rozstawi... Nie no, nie może się rozstawić Spirit. Znaczy może, żeby kupić czas, ale zaraz to będzie przepchnięte przez wrogie Liberatory. To nie da rady. Nie ma perspektyw. No ładnie, jest Siege Tank, jeden, drugi. No teraz było trochę lepiej, ale no dalej daleko od trąbienia sukcesu, skoro większość SCV przeżyłam. Bez problemu, przepycha to Marine Lord, tak jak mówiłem, no trzeba by zdominować powietrze, nie dopuścić do tego, żeby te Liberatory tak sobie podlatywały. Ale nie ma, no, nie ma z czego brać. No. Dopiero teraz Polak gra kolejne starporty. Jedyne, co może robić, to grać na czas. No ale to takie granie na czas, że w zasadzie traci kolejne czołgi. A jak zabraknie czołgów, to już po prostu sobie wejdzie. No za duża różnica, niestety. Po tym początku i teraz są teraz tylko przykre konsekwencje. Dałem mapę, widzę, że Spirit coś wyprowadza, jakiś kontratak. No ale jest tyle baz Marine Lorda. W teorii będzie baza za bazę, ale w praktyce cały czas armia Marine Lorda jest nie do w ogóle zaczepienia. Nawet same ulepszenia 3-3 Marine Lord będzie mieć szybsze. Tak, tak. No nic, nie daje sobie wytrącić tej przewagi z rąk Marine Lord. Za chwilę prawdopodobnie zobaczymy poddanie się Spirita, no bo co on tak naprawdę ma zrobić? Każda jednostka, jaką teraz buduje, i tak potrzebna jak premier Rosji. No przecież, no nie zmieni niczego. Ani dodatkowy Maruder, ani czołg, ani Viking. Nawet Battlecruiser. Ale teraz nawet zacne wejście zaliczył. Co prawda i tak bazę nie rozwali, ale parę czołgów padło, to zawsze coś. No tylko, że to by nic nie dało, tak. To się po prostu dalej źle rozwija. Limit Polaka spada, Marine Lord rośnie. No i tyle. Wszędzie w ogóle masa jednostek z fabryki. No dla Spirita to przykra mapa była. GG. Dobra. O, wow, mamy Beckett Industries jako drugą mapę. No to będzie ciekawa. Oj, to będzie dynamiczna mapa, coś czuję. Zazwyczaj na Beckett Industries to są mecze szybsze niż krótsze. To znaczy szybsze niż dłuższe, chciałem powiedzieć. No i na pewno to będzie kwestia jakiegoś prędkiego uderzenia. Często na takich mapach po prostu no, robi się coś podobnego, co na poprzedniej mapie zrobił Marine Lord, czyli Reapery. Chociaż częściej miksuje się Reapery z Helionami. Są takie, no oczywiście, dwie presje. Chyba jedne z częściej używanych, czyli albo 3 Reapery i 2 Heliony, albo 5 Reaperów i 3... 5... co ja powiedziałem? 3 Reapery i 2 Heliony, albo 5 Reaperów i 3 Heliony, czyli jedna wersja nieco późniejsza, ale silniejsza, a druga szybsza. Ciekawe, czy mają jakieś przemyślenia, czy często grają te mapy i TVT na niej. Biorąc pod uwagę, gdzie ustawił swoje budynki Marine Lord, no to już można by powiedzieć, że chciałby tak trochę
ukryć tego i owego. Ciekawe, dlaczego tam przy krawędzi to postawił. Nie ma teraz barykady. Ta barykada u Piotra, z tego co widzę, występuje. Żadnego zwiadu. O proszę, ekspansja. Chociaż to taka ekspansja bezpieczna. Najbardziej mnie dziwi ten brak zwiadu totalny. Chociaż Marine Lord rozejrzał się po okolicy i zobaczył, że nigdzie nie ma koszarów wroga. U Spirita takiego zwiadu nie było, ale zobaczmy, że też minimalna korekta nastąpiła, mianowicie Reapery Piotra stoją na rampie. W poprzedniej rozgrywce stały na dole tej rampy i no niestety można było je łatwo namierzyć. A tutaj trochę inaczej, no ale też z kolei teraz można budowniczego łatwiej zniszczyć. No i to też, kurczę, no widać, że pewniejszy siebie jest Marine Lord. On też tym wyjściem, tym atakiem teraz zaryzykował, no ale w tym ryzyku znalazł SCV-kę. W stresie nie jest? Nie, no nie jestem w stresie, jestem zadowolony raczej człowiek. Znaczy, no z wyniku może nie, ale... Ale inaczej. Kończy niestety już tę rafinerię swoją Marine Lord ciut szybciej od Polaka. No ale na szczęście nie taka różnica jak na poprzedniej, bo tutaj to jest przecież jedna z jej różnicy, kilkanaście sekund na ekspansji, więc bez dramatów. No tylko, że od tego się zaczyna. Na poprzedniej mapie to się przepoczwarzyło w niestety ogromną przewagę Marine Lorda. Oby tutaj nie było powtórki. Też ciekawa sprawa, że aż dwa cyklony zrobił Marine Lord. Zazwyczaj gra się jednego, bo potem oczywiście gramy, no, przeważnie Raveny, Mariny, czołgi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on zrobił dwa i ciekawi mnie w sumie dlaczego. Może dlatego, że to taka mapa właśnie bardziej dynamiczna i większy potencjał też na desanty. Teoretycznie nawet na Banshee jakieś też można by się skusić, ale w sumie Spirit próbował szybkich Banshee w meczu z Clemem i skończyło się to słabo. Więc ja bym z tej taktyki zrezygnował i jak widać nie ma powtórki z jakiegoś proxy starporta z Banshee. No dobra, czekamy, czekamy. Marine Lord ma w dwóch miejscach cyklony. No on naprawdę tutaj zagrał, jakby się spodziewał jakiegoś wlotu wczesnego. Mam wrażenie, jakby Sold nie zauważył tego Reapera. Okej, okay, jednym cyklonem przyjechał, oszczędnie. No i tak dwie SCV zniszczone, trzecia baza minimalnie opóźniona. No i tak właśnie trochę tu, trochę tam. I zbiera Marine Lord. O! Fabryki, czyli znowu będzie mech grany. W sumie na małej mapie mi się nie wiem czemu mech podoba trochę. No tylko największy problem będzie mieć Marine Lord, jak celnie go Spirit uderzy. I to przed tym, jak będzie właśnie dużo tych czołgów i tak dalej, i tak dalej. Wtedy jest taka słaba chwila dla mecha. No i być może właśnie dlatego on sam teraz wyrusza na mapę. Żeby kupić czas, żeby trochę postraszyć Piotra. Boże, kolejny Reaper. Znowu cyklon przyjechał, dobra. To jest, dzisiaj jest jego warta ewidentnie. No, 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 Soul dostrzegł, co się dzieje. To jest trochę przerażające, że nawet w takiej rozgrywce, gdzie teoretycznie Marine Lord powinien być w miarę defensywny i tak szuka okazji do szybkiego zwycięstwa i prawie by znalazł, jakby na przykład więcej jednostek zostało wycofanych do tego jednego Reapera, to no teraz może od przodu byłaby luka w obronie i od razu by to wykorzystał. Skanuje co chwileczkę, oho.
No więcej wikingów ma Marindor, dlatego należy odpuścić bitwę powietrzną na ten moment. Najgorzej, jeżeli jeszcze szybko i przykro skończy się ta mapa. Dobra, zajmuję trzecią Spirit. Jest różnica w czasie, jest różnica nawet w ulepszeniach, ale tutaj akurat z korzyścią dla Spirita. Oj, źle. Tak rozłożył czołg, że inny miał do niego zasięg, a chciał tak wymienić korzystny to Spirit. O, i nawet nie udało się tego jednego Ravena zniszczyć, którego celował. No naprawdę, wszystko idzie nie tak, jakbyśmy chcieli. Nawet te małe wymiany, nawet te małe mikro. No nic. Spokojne, ale dość dobre prowadzenie gry i zaraz mam wrażenie, że trzecia baza Piotra może zostać zgaszona, chociaż czołgi tak rozstawił, że ciężko jest podejść od środka, ale można, tak jak tutaj widzimy, od lewej strony tymi Marinami i Helionem. Nawet czołg jeden przejechał. No, same problemy. Chociaż chyba uda się odbić powietrze, więcej wikingów ma Polak. Oj, teraz niepotrzebnie wleciał pod Mariny. No nie, no nie, 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 nie. Strasznie, strasznie niestety. I SCV-ki też padły. I czołgi. I ten limit. No mam wrażenie, że ta seria jakoś tak kompletnie się posypała dla Spirita. Najgorsze, że Marindor tak sobie teraz swobodnie ekspuje. Wszystko robi jak chce. Musiałby naprawdę jakimś boskim kontrat... No nie, no nawet, ale czym kontratakować, jak nie ma nic? Nie ma perspektyw. Nie było nawet niestety jednego momentu, kiedy udałoby się dostać do przeciwnika. Cały czas punktował Marindor. No dobra, no jak lepszy, to wygrał. No już nie będziemy się z tym kłócić jakoś mocno. No bo i tak Spirit powinien awansować. Niestety już raczej nie będzie mógł awansować ani z pierwszego, ani z drugiego miejsca z grupy, czyli nie będzie w playoffach w drabince wygranych, tylko w drabince przegranych. Może jakaś tragedia się jeszcze stanie. Coś wyrzucił do kontrataku, ale tam widać, że jest gotowy. Marinlord ma heliony, ma czoł, no wszystko ma. Dziwna seria, nietypowa. Nie spodziewałem się takiego jednostronnego dominowania Francuza. Ostatnio nawet ładną serię przecież właśnie stoczył Spirit z Klemem. Ale to nie jest walka z Klemem, to nie jest ten scenariusz, jaki tam się odbywał, to jest coś zupełnie innego. I być może w takiej właśnie nietypowej rozgrywce trochę dziwnie się Spiritowi odnaleźć. Tak, tak, no to nie jest to. GG. Nie poszło ewidentnie. A może przejdziemy tak, żeby zapomnieć do innego meczu, który akurat ma stan 1-1. Hellraiser for Human. No wiadomo, PvP to PvP, ale tak jakoś, żeby jeszcze zobaczyć inny mecz przy okazji. No dobra, co tu się dzieje? Kto więcej tracił? Niby for Human troszeczkę, ale więcej gazu tracił Hellraiser. Hellraiser gra w Voidy z Immortalami. Boże, jaki... A, bo to jest ten... No tak, już widzieliśmy ten styl. W sumie Geralt to łatwo skontrował z tymi Stormami. Zelot, Archon... Stalker, jeszcze jakieś Stormy były, jakieś Archony. Fajne rzeczy, natomiast tu już chyba gra się za bardzo rozwinęła, żeby tak to wygrać. Tutaj też widzę, że coś dziwnego miało miejsce, skoro pierwszą bazę stracił For Human. No, ale jest 1-1. Ej, w sumie jakby For Human wygrał ten mecz, to jest ten zawodnik, któremu no ciężko idzie. Mówiąc najlżej, bo nie wygrał żadnej mapy. No, teraz już wygrał jedną mapę, ale do dzisiaj nie miał żadnej wygranej mapy i żadnego wygranego pojedynku. Jakby wygrał z Hellraiserem, no to chociaż takie zwycięstwo pocieszenia by to było. Jest nadzieja dla niego, no bo ma lepszą gospodarkę, teraz tylko te proby musi jeszcze gdzieś skierować do wydobycia. Chociaż, no właśnie, już jadą na godzinę 11, tylko że lecą też Voidreye. Podobny kontratak wykonuje For Human. Tu mamy też jeszcze kontrę Warpismem, do tego dwie adeptki mają uderzyć w inną ekspansję, sporo się dzieje.
Może nawet Foriumy sobie jakoś poradzi. O, tutaj bardzo dobrze zaparkuje adeptkami, tak żeby bić propki, a żeby jednak kanony nie mogły obronić ukraińskiego Protosa. To jest też świetny snipe. Zatrzymać ulepszenie. Chyba jest... Tak, jest skasowany Dark Shrine Foriumego. Tu jaka miazgunia z tych budynków technologicznych. Zeloty idealnie okrążyły prawie wszystko. Ej, ciekawe, bo to jest base trade. To jest base race nawet. Czyli ten, kto pierwszy zniszczy bazę wroga, ten wygrywa. A raczej wszystkie budynki. Mądra decyzja Hellraisera, żeby zniszczyć pylony i dezaktywować produkcję. Ale dokładnie to samo zrobił już chwilę temu Foriumy. Teraz wyleciał Voidray, ale od razu na stracenie. Na celowniku Nexus. Czy już zawodnicy ratują swoje propki? Nie, jeszcze nie. O, Hellraiser jak... Gdyby nigdy nic, gra kolejnego Nexusa. W sumie limit armii mają podobny, ale coś czuję, że jakby doszło do bitwy, to chyba Hellraiser ma trochę si... Chociaż... Się wydaje, że Hellraiser ma więcej... Oj, tu jest pułapka! Pułapka ładną robotę zrobiła. Ciekawe, czy recall... Tak, recall, bo on też dostrzega szansę. Skoro walczy tylko z częścią jednostek wroga, to Voidraye powinny to porobić. Oj, się zapakował Foriumy. No, dokładnie. No teraz stoi w szambie i robi przysiady. Tymi stalkerami. One nie będą miały blinka, bo jak jest zamrożenie, to jest zamrożenie również czasu odnowienia tej umiejętności, tej teleportacji. O Boże, wszystko wyparowało. No, to teraz ewidentnie przewaga Hellraisera. No i zobaczmy, że jedna pułapka tak wiele zmieniła. Warto na tych pułapkach czasami polegać. Ładny zwrot akcji i... No cóż, Foriumy chyba nie wygra żadnego meczu, chociaż przynajmniej tutaj tę jedną mapę w pojedynku ugrał. No chyba, że jeszcze nas czymś zdziwi. Ewidentnie stroni od walki, no bo przecież ma słabszy oddział. Gdzie on ma? A tutaj ma jednego gatewaya, okej. Okay. I jeden gateway start. Kolejne dwa Stargate'y zostaną dezaktywowane przed wybudowaniem Voidraya. No musi po prostu dostawiać kolejne baterie, kolejne kanony. No, tutaj też jeden Stargate się zmieści. Swoją drogą, co to jest? Aha. Warpism i Voidray obok stojący. Czyli tam też ma jakiegoś Stargate'a Hellraiser, którego może używać. A nie używa z jakiegoś powodu. Super bateria aktywna. No, nic tylko wrócić Voidami i gonić rywala do skutku. Nie ma co prawda szybkości do Voidrayu, więc nie da się złapać Stalkerów, no ale po prostu zbyt silna ta defensywa Hellraisera, nawet bez Voidów się... w miarę udawało tutaj jakoś utrzymać. No nic, GG. Hellraiser wygrywa, czyli chyba jeszcze ma jakąś... A zobaczymy zaraz, trzeba odświeżyć grupy. Tak, tak, Storm działa na nasze własne jednostki. Trzeba go tak użyć, żeby w nasze nie rzucić, a we wroga tak. Ej, czy Hellraiser ma jeszcze szanse jakieś? Bo nie został wymazany. Może ma jeszcze coś? No. Sort of już niby nie. No ciekawe, czy się jeszcze jutro jakaś niespodzianka nie będzie mogła wydarzyć. No Spirit niestety nie będzie właśnie ani pierwszy, ani drugi. Geralt też jeszcze walczy o awans. Dzisiaj jeszcze właśnie będzie mecz Geralta Mateusza.